Jestem Kasia. Ja jestem Dawid, jestem absolwentem tej szkoły. Zostałem poproszony o udzielenie wywiadu na temat mojej pasji. Cześć Dawid. Podobno ostatnio miałeś wywiad w aktualnościach lokalnych na temat twojego hobby. Czy to prawda? Tak, w minionym tygodniu został wstawiony na stronę zutowskie.pl wywiad o beatboxie. Skąd wziąłeś pomysł na to, aby zacząć naukę beatboxu? Pomysł nauki beatboxu wziął się w pierwszej klasie zawodowej, gdy kolega preferował takie dźwięki. Ja chciałem od niego trochę ściągnąć, lecz mi to nie wychodziło, ale po dłuższej przerwie wszedłem na YouTube i zacząłem te dźwięki robić. A sam nauczyłeś się wszystkiego? Tak, wszystkiego nauczyłem się właśnie przez YouTube. Sam wymyślasz bity? Bity są, niektóre są podstawowe, takie same i ich nie można wymyślić, a niektóre można tworzyć samemu. Nad czym teraz pracujesz? Teraz pracuję nad takim bitem, można powiedzieć, basowym, którego będzie się miło słuchało. A jak oceniasz teraz swój poziom umiejętności? No, moim zdaniem nie mogę powiedzieć, że jestem bardzo dobry, ani też, że jestem jakimś kompletnym amatorem. No, myślę tak na skalę 1 do 10, na 4. A to jest twoje wzorce do naśladowania? Moim wzorcem do naśladowania jest Dani z Singapuru, który beatboxuje już 12 lat i potrafi zrobić wszystkie dźwięki praktycznie. Czy chciałbyś kiedyś występować dla ludzi na dużej scenie? No jasne, to jest moje marzenie, ale zobaczymy, czy się spełni. Jak oceniacie rodzina, koleżanki, kolegi? No są, zdania są podzielone. Niektórym się podoba, niektórym nie. A masz jakieś marzenia związane z tym, co robisz? Tak, chciałbym zabitować dla prezydenta. Pokaż nam jeden z twoich pomysłów. A już na koniec, co chciałbyś powiedzieć ludziom, którzy chcieliby zrobić to typ? Chciałbym powiedzieć, żeby nie zakrywali to za jakąś, można powiedzieć, nie wiem, pracę czy coś. To powinno być pasja, powinna być zabawa i bawić się tym. Może zapytujesz nam coś jeszcze? Dziękuję bardzo. Będziemy śledzić Twoje postępy. Dzięki.